Siemano moi mili, Maciek z firmy Mavkar z tej strony, a dzisiaj trochę zawiewa klasykiem, bo mamy Audi A3 8L z 99 roku, czyli można powiedzieć samochód prawie 25-letni. Kiedyś dało się takie wozy na zabytek zarejestrować. Wóz z przebiegiem bardzo niskim, bo 208 tysięcy, nawet potwierdzony serwisem. No i czuć, że środek jest przyzwoity i auto rzeczywiście może tak mieć. Nawet widzicie, lampy są ładne, lakier też jak na bardzo stary samochód, prezentuje się przyzwoicie, wszystko się ładnie w nim świeci, nie jest jakiś poobijany ani też jakiś zgnity, ogólnie wizualnie według mnie jest przyjemny. Co ze stylistyki? No stylistyka jak ta Audi z tych lat przed B6, takie dużo prostokątów, takie dosyć ostre linie, jak to było mniej więcej stosowane w tamtych latach. Teraz się to wraca do tego i też do okrągłości. No nie będziemy się tą stylistyką rozwodzić, bo to nie jest ważne przy takim samochodzie. Przy danym samochodzie, takim jak ten, ważny jest stan techniczny. A tutaj silnik pracuje dobrze, hamulce, wszystko jest sprawne. Nie czuć, żeby tego auta prowadzało po drodze. O blacharce już wam wspomniałem, progi też te wozy miały dobre. Jak widzicie, wóz też ma hak. A to zawsze się przy takich wozach przydaje, bo a to niektórzy kupią ten samochód z powodów takich, żeby coś dom remontować, drugi mają lepszy i jakiegoś lepszego im szkoda. A też nawet jakby ktoś was chciał puknąć, to zawsze hak broni. Tak zawsze mówię klientom. Cóż, silnik 1.8, jeden z lepszych silników. To jest ten sam silnik jak 1.8 turbo, 125-konny. Tylko do tamtego 1.8T oczywiście dołożyli turbinę i mamy 150 koni lub tam więcej, zależy od liftu modelowego lub konkretnie modelu czy serii silnika. Chodzi go teraz też z drugiej strony, też to ładnie to wygląda. Czy coś jeszcze mogę o nim rzec? A, no i te samochody dość dobrze się sprzedają, bo miałem taką trzydrzwiową bez problemu, że tak powiem, poszła. Dużo osób o to pyta, bo to cały czas jest bardzo komfortowy wóz, chociaż one mają już, no, chyba wyszły w 96 roku, ogólnie model, no, prawie 30 lat, a dalej się tym jeździ świetnie, bardzo dobre wykonanie wnętrza, silniki niezniszczalne i w ogólnie jakość wyciszenia wykładzin jest naprawdę na wysokim poziomie. Dla kierowcy dużo miejsca, bagażnik też spory. Dla takich osób, które mają na przykład dwójkę małych dzieci, ten wóz jeszcze jest pojemny i da się na wakacje pojechać, bo w bagażniku spokojnie 3-4 walizki się mieszczą. No i przez to też, że nie jest jakiś, że tak powiem, karton mleka z pojemnością 1.0, też to na autostradzie idzie dobrze, nie musicie się, że tak powiem, chować przed wszystkimi. 130 bez problemów, nie jest głośny, bo te przełożenia też są tak zrobione, żeby ten samochód potrafił jeździć po niemieckich autobanach. No to lecimy z książką serwisową, proszę, pierwsze wpisy mamy Audi. Po 4 latach wóz miał 40 tysięcy, więc dosyć dobry tutaj przebieg. Proszę dalej. Tutaj ktoś zrobił 14, tutaj 2 lata minęły, to coś więcej, to wyszło, że 20. Dalej macie Volkswagen. Tutaj auto Niemierheim, może to też jest Volkswagenowski, ciężko stwierdzić. Proszę, lecimy dalej. Tu jest dalej to, Autofit, to też taki częsty, popularny zakład naprawy aut w Niemczech. Tu jest serwis z 2021. i z 2022. Tutaj macie nawet zaznaczony cały Riemen Wessel, czyli staw paska rozrządu przy 187, czyli on to ma przejechane 20 tysięcy wedle książki. No i ostatni serwis przy 203. No i tutaj mamy koniec serwisów, więc dość nietypowa sprawa jak na tak stare auto, ale jak kupicie z dobrych rąk samochód, to ludzie po prostu zbierają te stempelki i serwisują auta. Dobra, przechodzimy sobie do środka. Środeczek jest troszeczkę inny, bo ja ostatnio miałem polifta. Przyciski macie z innej jakości, nie są gumowane, dlatego się nie ścierają. Tutaj to się prezentuje tak, centralne elektryczne szyby, 4 elektryczne lusterka, tu włącznik świateł. Ktoś mi przy tej starszej zarzucał, przy tej poliftowej zarzucał, że auto ma pół mili na przebiegu, bo to się wyciera. No ma prawo się wycierać, bo było gumowane, to macie z całego pustego plastiku, dlatego po 24 latach jest idealny, czy prawie 25. Dobra, przechodzimy sobie na środek. Tu macie oczywiście przebieg pokazany, nie ma żadnych błędów, tylko ręczny zaciągnięty. I tutaj jest kierownica. Spójrzcie, kiera ładna. Jeszcze faktura, że tak powiem, jest pełna, chociaż to, o,
teraz dopiero widać dobrze. Niepowycierana, naprawdę ładnie się to prezentuje na tak starsze auto. Przechodzimy sobie na środek. Deska też wykonana z ciekawego materiału. Wszystko to jest miękkie, nie skrzypi. Tutaj radio, jak to Audi miało w zwyczaju dawać te swoje długie radia fabryczne. Tak to wygląda. Klima jest automatyczna, jednostrefowa. Jest tutaj też schowek na jakieś drobnostki, podświetlenie, mieszek o zmiany biegów, gałka, ręczny. Tutaj parę takich miejsc na jakieś drobiazgi, schowek. Kolejny, jeden, drugi fotel. I z tyłu fotele. Ogólnie przyjemne autko, jak na auto w taniej klasie. No i też dobrze się tym jedzie, naprawdę. Ten silnik daje radę, auto nie zamula. Więc myślę, że jak ktoś lubi starsze samochody, spokojnie może się na niego zdecydować. Cóż, o wozie to tyle. Pamiętajcie, że każdy wóz u mnie jest opłacony, więc nie ponosicie dodatkowych opłat. Przy okazji, jeżeli nie macie jak go dowieźć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go dostarczyć. A jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A jeżeli macie pytania, to oczywiście może być to komentarz. Możecie też mi napisać maila lub skontaktować się przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy również na Facebooku. A jeżeli, mówię, ten samochód tutaj z tego filmu się sprzedał, a szukacie takiego następnego, rzućcie sobie okiem, co jest na mavkarautomoto.pl, albo napiszcie do mnie, to poszukam Wam czegoś na Wasze zamówienie. Niestety do tego wozu jeszcze Wam dodam, że nie mogę dać gwarancji, bo jest powyżej 20 lat, ale z doświadczenia wiem, że ludzie raczej przy tak tanich samochodach nie dobierają tego, bo po prostu jest to już duży procent wartości pojazdu. Lepiej sobie zachować te 600 zł na jakieś wstępne, drobne tam korekty, naprawy. Pozdrawiam, cześć.